Znowu, to są gusta. I uważam, że z gustami nie należy dyskutować. Ktoś kiedyś w trójce, radiowej trójce, powiedział bardzo fajne zdanie. Otóż gusta, nie należy o nich dyskutować. Gust się ma albo nie. I faktycznie jest coś takiego z muzyką disco polo, że darmo tam oczekiwać jakiejś finezyjnej linii melodycznej. Jakiegoś tekstu, który mógłby cię czymś zaskoczyć. Dlaczego byłaś to zrobiłaś? Dlaczego byłaś odeszłaś? Dlaczego zostałaś? Tak cudownie patrzy się w twoje oczy, rozchyl nogi, ja cię pocałuję. Tematyka jest tak zamknięta i właściwie ciągle taka sama. Tu się nic nie zmienia. Ja wiem, większość kawałków jest o miłości i o relacjach damsko-męskich. Jak najbardziej. Nie neguję muzyki disco polo. Uważam, że powinna być i cieszę się, że jest na tyle różnorodna, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Ja osobiście czasami dla odmóżdżenia naprawdę lubię posłuchać sobie właśnie pojedynczego kawałka Zenka Martyniuka albo Piękni Młodzi, albo nie Bajerfulla, chociaż Bajerfulla właśnie. Bajerfull to jest szczególny zespół, ponieważ kawałek Wszyscy Polacy, a moja muzyka to takie kawałki, które notabene ocierają się już o disco polo i Bajerfull potem przeszły do disco polo, natomiast na tamten czas, no w moim poczuciu nie były disco polo, no ale dobra, to już nie moja bajka, nieważne, ważne jest to, że disco polo na weselu, powiem wam tak, ja na przykład swoim weselnikom mówię, że jeżeli weźmiecie ze sobą kawałki disco polo, to będę je po prostu miał i będę mógł je zagrać. Ja po prostu najzwyczajniej takowych kawałków nie posiadam, więc niestety nie mogę was poratować. Dyplomatycznie odpowiem, że uznaję tą muzykę i co więcej, znajduję dla tej muzyki miejsce i cieszę się, że ludzie mogą się przy niej bawić, natomiast nie jestem kolejnym DJ-em, który będzie wypychał tym całą noc. Nie potrafię się odnaleźć w tej muzyce, nie potrafię znaleźć tego flow. Dzięki temu moje wesela z tą muzyką nie byłyby już tak energetyczne, jak są właśnie z muzyką, którą gram. Tak, jeżeli lubisz muzykę disco polo, wybierz po prostu wykonawcę, który to będzie grał, będziecie się świetnie bawić. Pamiętajcie, że w gruncie rzeczy najważniejsze jest nastawienie do tego wesela, a nie to, czy będzie disco polo, czy będzie zespół, nie ma większego znaczenia. Oczywiście dobrze byłoby, żeby to dopasować pod swoich gości, wykonawca, goście. To jest na pewno klucz do sukcesu, a takim kluczem na pewno powinniście się głównie kierować, nie cenowo, ponieważ to nie jest tak, że jeżeli coś się stanie, to jest dobre. W tym momencie, tak na dobrą sprawę, po prostu wykonanie danej osoby, muzyka danej osoby, czy też częstotliwość pewnych rzeczy, które wykonuje w trakcie wesela, to są rzeczy, które mogą dla was być decydujące i powinny być decydujące. Na pewno nie powinna być to cena. To jest klucz. Więc disco polo jak najbardziej tak. Może nie u mnie, może u innych. No tyle. No niestety tak to często bywa, że rockowcy, hip-hopowcy, technomaniacy i wszyscy pozostali, którzy generalnie po spożyciu alkoholu świetnie się bawią przy wszystkim, tak niestety disco polowcy, mówię o takiej grupie ortodoksyjnej, bardzo mocno wyznaniowej, jeżeli chodzi o muzykę disco polo, niestety, kiedy grasz dla nich Juan Panamera, no ich percepcja tego nie obejmuje. Ich percepcja nie obejmuje lat 80., ich percepcja ciężko znosi rock'n'rolla, rocka, generalnie wszystko źle znoszą, oprócz disco polo. Ciężko mi to bardziej delikatnie nazwać, no ale niestety tak jest. Przez te wszystkie lata od 2002 roku doświadczyłem tylko i wyłącznie rzeczy, których no nie chciałbym widzieć na weselach, ale widzę. I to niestety widzę właśnie u ludzi, którzy słuchają tej muzyki. Szkoda, przykre, ponieważ generalnie jest to bardzo wesoła muzyka. Muzyka do tańca. Muzyka, gdzie ludzie się powinni cieszyć, a paradoksalnie mają w sobie jakąś dziwną taką zadrę do innych stylów muzycznych. Rockowiec, który się napije, generalnie uważa, że mam przyszedł się pobawić i idę się bawić nawet do disco polo. I winszuję takiej postawie. Przyszedłem się pobawić, będę bawił się do tego, co po prostu leci. Nie wspomniałem jeszcze o której godzinie powinno startować wesele. Kochani, nasz zegar biologiczny jest nieubłagany. Jeżeli idziecie na kolację biznesową, jeżeli idziecie na imprezę, jeżeli idziecie na nocną jakąkolwiek schadzkę, zawsze jest to godzina 20-21. Jest to naturalne. Nie zmienimy tego niczym. Czy to będzie zima, czy to będą wakacje. Oczywiście w zimę jest szybciej ciemniej, więc jakby te imprezy wcześniejsze mają rację bytu. Natomiast jeżeli faktycznie odbywa się to wcześniej, no niestety, ale dużo ciężej jest ruszyć gości. Ja wiem, że na południu Polski, w górach, na Śląsku jest to powszechne, aby rozpoczynać o 12, o 13, o 14 godzinie. Natomiast niestety, no takowe wesele, czy osoba, którą zatrudniacie, no gra te 10-12 godzin.
12 to już jakiś opór, 10 to już jest w ogóle dużo. Ale 8 godzin produktywnie, potem no niestety, ale jest to już tylko i wyłącznie jakby przedłużanie życia truposza. Więc uzasadnionym jest to, aby takowe wesele, czyli już jesteśmy na sali, tak? Przypadło gdzieś na godzinę 17, 18, to jest taka najniższa półka, w którą bym celował. Natomiast wcześniejsze, no jest to cięższe do ruszenia, ewidentnie, więc naprawdę skupcie się na tym i pomyślcie, o której zazwyczaj rozpoczynają się wszystkie imprezy, na które chodzicie. Klubowe, nieklubowe, biznesowe, niebiznesowe, wszystkie po kolei mniej więcej startują od godziny 18, 19, 20. To są najlepsze godziny. No i potem ta impreza po prostu rusza z kopyta. Ludzie są po prostu, mało tego, wypoczęci, ponieważ pani młoda i wszystkie kobiety, które są na weselu, no potrzebują dużo mniej, znaczy nie muszą wstawać o godzinie 5, żeby się przygotować na wesele. Rozumiecie, o co chodzi? I są to rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, na które, którymi warto się kierować przy wyznaczaniu godziny startowej dla waszej imprezy. Ile trwać powinna takowa zabawa weselna? Nie mam pojęcia. Tak na dobrą sprawę, powinna trwać do momentu, w którym przestajecie się już bawić, bo nie macie siły. Więc czy to trwa do godziny 12, czy to trwa do godziny 3, czy to trwa do godziny 7, nie ma to znaczenia. A, byłem na weselu, gdzie ktoś się bawiłem do godziny 3. Dobrze, ale czy było to wesele, na którym tak jak tutaj dzisiaj bawiłeś się non-stop przez 8 godzin? I faktycznie goście powysiadali. Rozumiecie, o co chodzi? Są sytuacje, w których po prostu wesela kończą się wcześniej. Są to wesela mniej liczne, kiedy jest po prostu 20 osób na weselu i wtedy faktycznie takie wesele mają szansę zakończyć się wcześniej, aczkolwiek pamiętam jedno z wesel, Marcin Birgiel, przytaczam ciebie, skończyło się bodajże chyba o 5 czy 6, to było wesele na naście osób, nie wiem, 20 albo naście, więc nie wiem, jak tam było, ale to było piekło, satanarium. Więc tak na dobrą sprawę, w moim odczuciu, tak jak u mnie, te wesela trwają po prostu do momentu, kiedy ja uznaję, że to jest jeszcze humanitarne, to znaczy nikt nie wisi na ręce, nie, wiecie, nie męczy buły, tylko po prostu się bawi. Więc dopóki się wszyscy bawimy elegancko, bawmy się. Po to jest ta impreza. Po to tu przyszliście, żeby się wybawić. A ja jestem od tego, żeby wam to zrobić. Czy ja, czy zespół, czy inny DJ lub wodzirej. Jesteśmy tu po to, żeby ta impreza miała ręce, nogi, żeby trzymała, wiecie, wykop. Wszystkie te zabawy typu gorzko-gorzko, typu 100 lat, tak dalej, tak dalej. To są zwyczaje, na które powinniście szczególnie zwrócić uwagę. Dlaczego? No, na wszystko mówię, że szczególnie, ale to faktycznie są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Zwróć uwagę, że w momencie, w którym dzisiaj pijemy alkohol, a przypominam, że na Polaka statystycznego w lipcu przypada, uwaga, 0,33 litra alkoholu. Wódki 0,33. Pamiętaj o tym, kiedy będziesz dopiero alkohol. Więc w momencie, w którym robimy nagminnie 100 lat, nagminnie gorzko-gorzko, nagminnie jakiś pit stop, niestety, ale upijasz gości na czas. A czy na tym ci zależy? No chyba nie. Potem właśnie mamy te zdjęcia legendarne z polskich wesel, gdzie ktoś leży zażygany, gdzieś ktoś leży po prostu wywalony w sałatce. Niestety, upijamy gości na czas? Takich obrazków musimy się spodziewać. Oczywiście, że 100 lat musi się odbyć. Oczywiście, że gorzko gdzieś tam po drodze też się odbędzie. Ale nie musimy tego robić co 15-20 minut albo co godzinę. Ci goście niech piją w swoim czasie, w swoim rytmie. To jest bardzo dobry sposób, ponieważ każdy ma swoją percepcję alkoholu. Są tacy, którzy bawią się do czwartego kieliszka, ale piąty już ich zabija. Pomyśl o tym, kiedy będziesz robił kolejny raz 100 lat, gorzko-gorzko i inne takie tego typu rzeczy. To są nasze niewątpliwie punkty stopu, które mamy w polskim weselu, ale ich nadmierność może zaszkodzić, jak zresztą wszystko. Nad tym się warto skupić. No właśnie. Na sam koniec zostawiłem to coś, w czym się trudnię, mianowicie wesela multikulturowe. Otóż to jest taki specyficzny rodzaj wesel, na którym łączymy bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo aspektów. Przede wszystkim warto byłoby znać ową kulturę, z którą się będziemy stykali. Czy to są Francuzi, czy to są Skandynawowie, generalnie Skandynawia. Czy to są Niemcy, dla mnie też osobna grupa. Czy to są Amerykanie albo Australijczycy, też zupełnie osobne grupy. Czy to są może właśnie Anglosasi. Bardzo istotne. Ja osobiście uwielbiam wszystkie grupy, powiem wam szczerze, włoskie,
uwielbiam całą Wielką Brytanię od góry do od Szkocji, Irlandia, wszystko to, słuchajcie, co tam po drodze gdzieś występuje, więc wszystkie te grupy anglojęzyczne są naprawdę rewelacyjne. Niemniej, Francuzi też do tej pory bardzo dobrze sobie dawali radę. Niemcy są troszeczkę bardziej poukładani. Es ist Zeit für Dancing, albo Dancing, nie mam pojęcia, jest komunikatywnie niemiecki tak, angielski tylko i wyłącznie jako płynnie, rosyjski także. No właśnie, i teraz multikulturowe wesela muszą łączyć ze sobą nie tylko starszych i młodszych, ale także łączymy ze sobą kulturę. I teraz jeżeli łączymy europejskie, to jest w miarę przejrzyste. Jest oczywiście kilka takich specyficznych grup, a Anglicy na przykład, generalizuję Anglicy, prawda? Mówimy teraz o po prostu o ich wyspie. Więc czy to są Szkoci, czy to są Irlandczycy, to jest bardzo podobna kultura, więc tutaj w ogóle Irlandczycy najbliżej Polaków, to tutaj na przykład bardzo fajnym, bardzo dobrze się sprzedaje tak zwany cheesy pop rock music. Bardzo fajnie reagują właśnie na angielski taki pop rock. Świetnie to się sprzedaje w połączeniu z Michaelem Jacksonem, w połączeniu z Madonną. Po prostu rewelacyjne. Co jest bardzo unikalny styl, ale bardzo, bardzo taneczny. Co więcej, to co bardzo ważne na multikulturowych weselach, musimy pamiętać, że wszyscy spoza naszego kraju, na zachód od nas, zaczynają swoje wesela od wina, od szampana, od piwa. Rzadko kiedy biegną w stronę mocniejszego trunku. Jest to kulturowo oczywiście jak najbardziej wytłumaczalne. Natomiast w którymś momencie wkracza to polskie słynne ze mną się nie napijesz. No i wiadomo, że jak się w tym momencie zaczyna się ze mną się nie napijesz, no to zaczyna się po prostu co? Wjazd twardego alkoholu i o tym trzeba szczególnie pamiętać, ponieważ to zderzenie kulturowe bywa niestety straszne w skutkach dla naszych przybyłych gości. Oni po prostu najzwyczajniej czasami wyglądają jak biała dama w zamku, to znaczy chodzą, ale ich tam nie ma. Więc zwróćcie uwagę na to, kiedy będziecie robić swoje multikulturowe wesela, kiedy będziecie dobierali swojego wykonawcę, pamiętajcie o tym, że dobrze byłoby, żeby ten wykonawca posługiwał się poprawnym językiem angielskim. Oczywiście, kali jeść, kali pić jak najbardziej też jest do zniesienia, natomiast faktycznie niektóre formy to nie jest tak, że don't turn my guitar, to jest niezawracanie gitary. Czy thank you from the mountain, to nie jest dziękuję ci z góry. I tak dalej, i tak dalej. Są związki frazeologiczne, które jako filolog angielski z tego miejsca mówi ci, bywają brutalne w swojej wymowie i nie chciałbyś powiedzieć, że chciałbym cię poprosić jako formę I'd like to please you. Co byłoby lekkim nietaktem albo mogłoby wywołać lekką konsternację, ponieważ to nie jest poproszę cię albo chciałbym cię poprosić. To jest chciałbym zrobić ci dobrze. Może mieć kluczowe znaczenie w trakcie prowadzonego wesela. To co bardzo istotne, oczywiście może wystąpić DJ plus tłumacz. Oczywiście mierzy się to z dodatkową miską, no ale wówczas mamy to prowadzone na pewno w języku angielskim. Dobrze prowadzone, czy też niemieckim, czy też rosyjskim. Możecie mieć to szczęście, załóżmy, no okej, okay, spoko, ja prowadzę to rzeczywiście jako jedna osoba, miksuję, prowadzę tą zabawę i tłumaczę od razu z języka polskiego na angielski. Natomiast, jeżeli ktoś występuje w 2-3-osobowym składzie, spoko, jeżeli to jest wykonalne, off you go, zaczynasz. No dobra, kochani, dziękuję wam ślicznie za uwagę, tyle było ode mnie, ja nazywam się Andrzej Czekaj i znajdziecie mnie na stronie www.andrzejczekaj.pl, pisane przez Y, Andrzej Czekaj. Lub czekaj.pl, o ile mi odhakują stronę. Buziaczka.